Hej, witajcie w 95. odcinku Upshakera Komórkomanii, czyli naszego YouTube'owego przeglądu gier i aplikacji. Zapraszam do oglądania. Do tematu launcherów podchodzono już na różne sposoby. Jedne oferują tonę opcji, inne aktywnie dopasowują się do aktualnie panujących warunków. Jednak Blair jest pierwszym, który spotkałem, gdzie strony dostępne jednym przesunięciem palca z ekranu głównego mogą być doinstalowanymi przez nas mini aplikacjami. Wygląda to mniej więcej jak wejście do Google Now w launcherze z Nexusa 5, tyle że tutaj możemy zdecydować, co na takiej karcie ma się znaleźć. Co więcej, autorzy udostępnili wszelkie potrzebne środki, aby inni programiści mogli tworzyć własne dodatki do Blair. Kto używa dysków w chmurze od dłuższego czasu, ten z pewnością pogubił się już w tym, co tam właściwie przetrzymuje. No przynajmniej ja tak mam, że wrzucałem tam kolejne rzeczy, nieraz tymczasowo i tak już zostały. Zajmują miejsce, ale kto by tam tracił czas na szukanie, co gdzie jest? Dzięki Unclouded sprawa staje się jasna. Dostajemy ładnie przygotowanego menedżera dysków sieciowych Dropbox i Google Drive, dzięki któremu możemy przeglądać nasze chmury na kilka sposobów. Explorer pokaże, ile zajmują miejsca na dysku kolejne foldery i ułoży je od największego do najmniejszego. Oczywiście przeglądać można też ich zawartość. Kategorie podzielą nasze pliki według rodzaju i również podsuną informację. Można też podejrzeć, które pliki zostały ostatnio modyfikowane, a co chyba najfajniejsze, program wyszukuje też powtarzające się elementy. Niestety usuwanie z poziomu aplikacji dostępne jest tylko w płatnej wersji, więc aby posprzątać dysk sieciowy, należy zapłacić kilka złotówek. W czasach popularności selfie wiele osób chciałoby podciągnąć foty swoich buziek przed wysłaniem na ulubiony serwis społecznościowy. Problem w tym, że Photoshop może być dla wielu za trudne. Najlepsze byłoby narzędzie, które w prosty sposób pozwala na modyfikację bezpośrednio na smartfonie. Tak właśnie działa Facetune. Wybieramy lub robimy fotkę, a potem hulaj dusza. Żółte zęby stają się białe jak perełki, cerę można wygładzić, a pryszcza usunąć. Funkcji jest oczywiście więcej, znalazła się nawet możliwość robienia bokeh. Do tego można oczywiście udostępniać fotkę już z poziomu tej apki. Dawno nie było w Upshakerze żadnego Tower Defense'a, a przyznam, że miałem ostatnio ochotę pograć w taką grę. Tym sposobem trafiłem na Pirates Legends. Bardzo klasyczny przykład tej rozgrywki, przypominający nieco Kingdom Rush. Tym razem jednak zamiast rycerzy i łuczników mamy do czynienia z piratami broniącymi swojego statku. To w sumie jest fajne, że bronimy czegoś konkretnego, a nie tylko przejścia. Jakoś bardziej to do mnie trafia. Przeciwników jest kilkadziesiąt rodzajów, a co jakiś czas trafia się większy boss. Gra zachęca fajną komiksową grafiką i ogólnym dopracowaniem kwestii audiowizualnych. Jeśli tak jak ja macie ochotę pograć w klasycznego Tower Defense'a, to polecam. Sumiko to przyjemna gra matematyczna, w której należy łączyć ze sobą kafelki, tak aby poprzez odpowiednie równanie uzyskać zadaną liczbę. To znaczy, kiedy aplikacja zażąda dziewiątki, należy znaleźć odpowiednie trzy kafelki, dwa z liczbami i jeden ze znakiem matematycznym. Wykorzystanie ich ma nam dać odpowiedni wynik, czyli 5 plus 4 równa się 9, albo 12 minus 3 równa się 9, albo 3 razy 3 równa się 9 i tak dalej. Wiem, że lubicie takie tytuły i mam nadzieję, że również ten Wam przypadnie do gustu. Crazy Taxi pochodzi z nieco już zapomnianej konsoli Sega Dreamcast. Trzeba jednak przyznać, że seria całkiem fajnie odnajduje się na urządzeniach mobilnych. Szczególnie nowa odsłona jest dobrze przygotowana do obsługi ekranem dotykowym. Jako kierowca taksówki mamy dostarczyć klientów pod wskazany adres. Oczywiście ma być szybko, więc nie należy specjalnie się przejmować, że jedziemy pod prąd albo po torach tramwajowych. Ważne, żeby wyprzedzić zawali drogi. Przedrostek Crazy nie wziął się znikąd, ogólnie całe miasto jest deczko stuknięte, o czym przekonacie się w trakcie gry. Ja na przykład swoją taksówkę przyozdobiłem stylowym smokiem. Na co, w końcu mogę. Oglądacie może serial Wikingowie? Mi się bardzo podoba i z niecierpliwością czekam na kolejny sezon. W międzyczasie czekania na niego czekam też na fajnego RPGa z Wikingami w roli głównej. The Banner Saga pojawiła się na komputerach już jakiś czas temu. Fundusze na stworzenie tytułu pochodziły z serwisu Kickstarter, gdzie społeczność tak się zachwyciła pomysłem, że zamiast żądanych 100 000 dolców zostawiła ponad 700.
Kasa nie poszła najwyraźniej na marne, gra ma bardzo dobre oceny, a patrząc na gameplaye jest naprawdę ładna i przemyślana. Co najważniejsze, w tego typu rozgrywce mamy tu do czynienia ze świetną fabułą, która oparta jest o autentyczną legendę ludów północy. Banner Saga ma być dostępna na tablety z Androidem już w przyszłym miesiącu. Dzięki za obejrzenie odcinka, zapraszam do następnych. Tymczasem zachęcam do zostawienia kciuków w górę, komentarzy i udostępnienia naszych nagrań. Hej!